zaprezentuję Wam ćwiczenie, którym będzie wiosłowanie półsztangą. To ćwiczenie zaangażuje do pracy bardzo dużo części mięśni grzbietu, czyli mięśnie czworoboczne, równoległoboczne, mięśnie najszersze grzbietu oraz prostowniki. Prostowniki grzbietu będą w stałym napięciu. Podczas tego ćwiczenia będą pracowały również partie poboczne, takie jak bicepsy, mięśnie brzucha, które będą stabilizowały pozycję oraz mięśnie nóg, które również odpowiadają za poprawną pozycję. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Stajemy w lekkim rozkroku, stopy całe przy podłożu. Chwytamy uchwyt typu V, chwytem neutralnym. Podnosimy sztangę prostując tułów. Łopatki ściągnięte. Uginamy stawy kolanowe i wykonujemy opad tułowia, tak aby kąt między udem a brzuchem wynosił 90 stopni. W pierwszej fazie ruchu mocno rozciągamy mięśnie najszersze grzbietu przez wypuszczenie barków w przód. Lekko uginamy stawy łokciowe i wykonujemy dynamiczny ruch koncentryczny wraz z wydechem. Następnie opuszczając sztangę wykonujemy powolną fazę ekscentryczną, przy której wykonujemy wdech. Zwróćcie uwagę na to, aby dociągać uchwyt typu V do podbrzusza oraz na to, aby łokcie były jak najbliżej tułowia. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia, to nieprawidłowa pozycja, czyli zachowywanie stałych przeprostów w stawach kolanowych. Kolejnym błędem jest odwodzenie łokci od tułowia. I ostatnim błędem jest wykonywanie niepełnych powtórzeń oraz niepełny opad tułowia. Przejdźmy do prawidłowego wykonania ćwiczenia. Stawy kolanowe lekko ugięte, opad tułowia i prawidłowa dynamika ruchu. Mocno spinamy łopatki, aby maksymalnie dopiąć mięśnie grzbietu. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które pomaga rozbudować mięśnie grzbietu.